W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, niektórzy zarzucają niektórym kaznodziejom, mnie czasami także, iż ciągle mówimy o tym samym. Mamy takie swoje tematy i one cały czas wracają na kazaniach. I dziś będzie podobnie, ponieważ zapatrzyłem się w przykład pewnego proboszcza, który co niedziela za dawnych czasów mówił kazanie o kłamstwie. I w końcu przyszli do niego już znudzeni tym kazaniem parafianie i poprosili, żeby zmienił temat kazania. Zgodził się, ale pod jednym warunkiem, iż wszyscy parafianie na następną niedzielę z uwagą przeczytają psalm 151. Zgodzili się owi parafianie, proboszcz na następną niedzielę wychodzi na ambonę i odpowiadając na prośbę wiernych mówi tak: słyszałem, że dość już macie kazania o kłamstwie, dlatego prosiłem was o przeczytanie psalmu 151. Jeśli żeście to zrobili, to rzeczywiście dziś powiem inne kazanie. Kto z was przeczytał psalm 151? Wszyscy prawie, że podnieśli rękę, a proboszcz rzekł: no to znów trzeba będzie powiedzieć kazanie o kłamstwie, ponieważ Księga Psalmów ma tylko 150 psalmów. Tak to jest, drodzy wierni, z nami, że mamy dobrą pamięć i pamiętamy wiele mądrych rzeczy. Ale gorzej jest z praktyką, stąd proszę nie dziwić się, że czasami pewne treści trzeba wciąż powtarzać, by kazanie było wyzwaniem przejścia od dobrze przez nas opanowanej teorii do trudnej praktyki. A o czym będzie dzisiejsze kazanie? Nie o kłamstwie, ale o przemijaniu, ponieważ do tego wzywa nas dzisiejsza lekcja i słowa świętego Piotra, który nam przypomina, że gośćmi jesteśmy i przechodniami na tym świecie. A wraz z apostołami możemy zapytać się gdzieś boskiego mistrza, cóż znaczy to niedługo, znów niedługo oglądać mnie będziecie. My zazwyczaj dobrze wiemy, że czas ucieka, wieczność czeka. My nawet może i znamy wiersz księdza Twardowskiego, który mówi, że trzeba spieszyć się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Ponadto każdy z nas przecież nosi w swej głowie słowa Zbawiciela, który mówi: czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. I powiedzcie, drodzy wierni, i co z tego, że my to wiemy? Kiedy wstajemy rano i niby mamy tę wiedzę, a praktyka jakoś nie pokazuje, żebyśmy dogłębnie się tym przejęli. Więc rozważmy. Po pierwsze, co to znaczy wieczność i nasze jej pragnienie. Po drugie, cóż znaczy przemijanie tego świata i koheletowa marność. I po trzecie, co to znaczy, zrozumiawszy to, poddać się pod rządy Bożej opatrzności. Proszę zwrócić uwagę na nasze codzienne życie. My mamy tak mocno wpisaną w sobie wieczność i jej pragnienie, że wszystko, co robimy, co uznajemy za dobre, chcemy, by trwało jak najdłużej. Kiedy idziemy do sklepu, nawet patrzymy na termin ważności, żeby jak najdłużej produkt mógł leżeć w naszej lodówce. Kiedy kupujemy buty, patrzymy na ich jakość, bo wiemy, że dzisiaj jest z tym trudno. Po jednym sezonie często nawet drogie buty już się rozpadają. Więc szukamy takich, które będą nam służyły lata. Już nie mówiąc o rzeczach bardziej poważnych, gdy stawiamy dom, gdy sadzimy sad, gdy planujemy naszą przyszłość, gdy wybieramy rodzaj studiów, gdy podejmujemy pracę. W każdym tym aspekcie człowiek chce, by to trwało. I są to niby rzeczy pozorne, ale w tych pozornych rzeczach widzimy cel naszego życia, czyli wieczność, która się nie kończy. Tak naprawdę w tym kupowaniu butów i w tym budowaniu domu i w tym uczeniu się, żeby w głowie zostało, jeśli nam na tym zależy, tym wszystkim odkrywamy nasze pochodzenie od Pana Boga i wezwanie do tego, byśmy do Niego wrócili. Największym problemem człowieka na ziemi jest to, że trwa zawieszony w
czasie, którego nie można nazwać teraz. My albo byliśmy, albo będziemy. I całe nasze życie pełne jest napięcia, ponieważ ciągle przechodzimy od tego, co było, do tego, co będzie i nie możemy uchwycić tego jest, bo jest tylko Bóg. Jestem, który jestem. To jest to pierwsze i najdonioślejsze imię, które objawił Bóg Mojżeszowi i które objawia wieczność boską, wieczne teraz, którego każdy z nas pragnie. Nasz garnitur światowy, który nam świat założył na naszą doczesność, nie pasuje do naszej wieczności. On może jakoś się da założyć na cielesność, ale już na tę sferę duchową w żaden sposób. Jest on tym, co uciska, co męczy, co usztywnia. Drodzy wierni, to pragnienie wieczności jest w nas tak mocno wpisane, że często, jeśli nie odpowiemy sobie na pytanie i nie ustawimy dobrze życia, jest to powodem naszego smutku, narzekania, cierpień, naszej takiej melancholii, naszego biegania nie wiadomo za czym, naszej walki z wiatrakami, naszej pogoni za wiatrem. Człowiek w sobie pragnie wieczności i może to zagłuszyć, odrzucając Pana Boga, ale może to już teraz realizować, przyjmując wieczność w taki sposób, jaki Pan Bóg nam ją pozwala kosztować już tu, na tej ziemi, w tym ciągłym napięciu, które nas niestety cały czas męczy, a czasami może być nawet drogą do strasznych grzechów. Kiedy patrzymy na nasze życie i na to, co nas otacza, przejdźmy teraz do punktu drugiego, czyli do marności tego świata, widzimy, że wszystko, co jest na świecie, pomimo tego, że my chcemy uczynić to trwałym, jest nietrwałe. Nie ma rzeczy na tej ziemi, która by się ostała, bo wszystko przeminie i nastanie nowa ziemia na końcu czasów. Wszystkie dzieła sztuki, wszystkie budowle tak mocno wbite w ziemię przez opasłe fundamenty, tak wiele tam wlano pracy ludzkiej i również tego materiału dla trwałości niejednej współczesnej, dawnej budowli, to wszystko przeminie. Zatem czy jest jakikolwiek sens zajmowania się tym? Przecież Kohelet mówi, że marność jest nad marnościami, że wszystko jest marnością. Nawet wiedza i poznanie jest marnością, ponieważ tak samo, jak mówi Kohelet, umiera głupiec i tak samo wielki mędrzec. O czym jest księga Koheleta? Ta księga najlepiej tłumaczy dzisiejszy wstęp do fragmentu, który Kościół nam w lekcji daje w listu świętego Piotra. Ta księga, drodzy wierni, tak naprawdę jest o radości. Chociaż Kohelet nie używa tam ani raz tego słowa, ale jest ta księga o radości, ponieważ ona rozładowuje najważniejsze napięcie, jakie jest w człowieku i pozwala na całe dzieje zbawienia spojrzeć przez należyty pryzmat, który sprawia, że to, co Pan Jezus nazywa dziś w Ewangelii smutkiem i cierpieniem, co jest bólem i szarością tego świata, poprzez ten pryzmat przepuszczony, czyli przez księgę Koheleta, nagle błyszczy niezwykłymi kolorami. Bo co mówi Kohelet? Mówi, że wszystko jest hefel po hebrajsku, czyli wszystko jest ulotne. To słowo marność, ulotność tak naprawdę oznacza kruchość. A jeśli coś jest kruche, to wiemy, że jest bardzo cenne. Jeżeli mąż i ojciec przyjeżdża z zagranicy, bo tak życie się ułożyło, że musi pracować z dala od domu na 2 tygodnie urlopu, to przecież nie prześpi w samotności tego czasu, tylko jak kocha żonę i dzieci, to będzie chciał ten czas wykorzystać maksymalnie, bo ma go bardzo mało. I my w tych praktycznych rzeczach codziennych, szarych, dotyczących doczesności i spraw tego świata, jesteśmy świetni w wykorzystywaniu chwil. Tylko bardzo ciężko nam jest to przełożyć na całe życie w kontekście wieczności. Bardzo ciężko jest nam rano wstając uzmysłowić sobie, że wieczność nad nami, można by rzec, a my żyjemy w tym malutkim odcinku wszechświata, wszechczasu i jesteśmy małym kamyczkiem na całym gruzowisku marności i do tego nic nieznaczącym kamyczkiem w porównaniu z dziejami całego świata i boską opatrznością, która tym wszystkim kieruje. To doświadczenie sprawia,
że odkrywamy, iż jedyny sens życia ma się wtedy, jeżeli się żyje z Bogiem, bo bez Boga jest się tylko tym kamyczkiem. To po pierwsze, a żyć z Bogiem to uznać ten kawałek, wycinek wszechczasu, czasu, który nam Pan Bóg dał, za najważniejsze wydarzenie, które trzeba należycie przeżyć. To jest ten właśnie moment, w którym musimy dokonać najważniejszych rzeczy. Wstając rano z tą świadomością, pijąc kawę, jedząc śniadanie, naprawdę zamiast od razu sięgać po swoje smartfony i karmić się nowościami tego świata i nowinkami nie wiadomo skąd i po co, człowiek zyskuje mądrość, która daje mu wolność, o której pisze dzisiaj święty Piotr. Wolność, która nie jest pokrywką zła, ale wolność, która daje świadomość celu, w którym człowiek żyje. Proszę sobie wyobrazić, uświadomić, że człowiek wstaje z głową pełną słów koheletowych i wie, że ma ten dzień, tę chwilę. I co teraz robi? Marnuje je czy nie? No nie zmarnuje, bo są jedyne, bo są tak kruche, bo trzeba je dobrze wykorzystać, bo już nigdy się ta chwila nie wróci. A pamiętajcie, drodzy wierni, a szczególnie młodzi, ja sobie też to powtarzam ciągle, że w życiu najbardziej boli czas, który się zmarnowało, bo tego się już nie da nijak nadrobić. Więc kiedy człowiek wstaje rano, warto, żeby przy tej kawie, daj Boże już po pacierzu, przede wszystkim o tym pomyślał i aby to te słowa stały się pryzmatem, przez który przepuści wszystkie informacje, które już ma w tym swoim smartfonie, wszystkie wydarzenia, które go spotykają, wszystkie słowa, które słyszy, to daje naprawdę wolność. To daje duży dystans, to daje człowiekowi naśladować, pozwala naśladować apostołów w ich życiu, które było przecież pełne smutku, ale ten smutek zamieniał się w radość. Świat się weseli głupio, a apostołowie radowali się już na ziemi wiecznie. I trzecia sprawa, drodzy wierni, to jest opatrzność Boża, która tym wszystkim kieruje. Bardzo często zdarza nam się obserwować rzeczywistość i patrzeć na wydarzenia światowe jako na rzeczy, które są przerażające. A Kohelet w tej księdze w trzecim rozdziale, w wersetach od 1 do 9, zapisuje te najważniejsze słowa swej księgi, które nam uzmysławiać mają, czym jest boska opatrzność, i trochę mają nas uwolnić od tej naszej ludzkiej, mało boskiej przezorności. Kohelet mówi tak. Wszystkie rzeczy mają swój czas i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas lamentu i czas tańczenia, czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas miłosnej pieszczoty i czas obojętności, czas nabywania i czas tracenia, czas chowania i czas odrzucenia, czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas słów, czas pokoju i czas wojny, czas miłowania i czas nienawiści. Cóż więcej ma człowiek z pracy swojej? Stawia pytanie Kohelet. Wszystko ma swój czas. Kiedy patrzymy na świat, zawsze pamiętajmy, że nic nie jest przedwczesne, ani nic nie jest spóźnione, jeśli chodzi o rządy boskiej opatrzności. Nawet trzepanie ptaka w aloesie, jak pisał w jednym ze swych wierszy Brandstetter. Wystarczy jednak uświadomić sobie bezsilność wobec Twojej woli, Boże, aby poczuć się naprawdę szczęśliwym. To jest teoria. Dla niektórych zbyt łatwa, dla niektórych zbyt trudna, dla niektórych może obojętna.
Ale co będzie z praktyką? Tego już na kazaniu powiedzieć się nie da, bo każdy z was żyje według swych reguł, zasad, które prowadzi w swym domu, według zawodu i obowiązków stanu, które posiada i wypełnia. Każdy z nas, ja jako ksiądz, wy jako wierni świeccy, powinniśmy jednak zatroszczyć się o dobrą praktykę. Już dziś, teraz, w tym momencie zastanowić się należałoby, jak przenieść te słowa na praktykę. Co dziś zrobić? Może co dziś zmienić? Bo choć wszystko ma swój czas i nic nie jest spóźnione i nic nie jest przedwczesne, to albo się na to zgodzimy i pozwolimy w Duchu Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus przyjąć rządy Bożej opatrzności w naszym życiu, świadomi tego, dokąd zmierzamy, albo będziemy robić po swojemu i znów popadniemy w to ciągnące się napięcie między tym, co było, a będzie. Jeżeli już człowiek uzna się bezsilnym wobec rządów Bożej opatrzności, wtedy zaczyna kosztować już dziś wiecznego teraz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.